Cześć, nazywam się Marta Dobrowolska, jestem dziennikarką. Na bazie swoich doświadczeń i obserwacji moich kolegów podpowiem Wam, jak zrobić dobry wywiad. Podczas Waszej YouTube'owej przygody, karierę, może pojawić się taki moment, kiedy zechcecie zaprosić jakiegoś sławnego gościa albo kogoś interesującego. To nie zawsze musi iść ze sobą w parze. I wtedy pamiętajcie o tych kilku ważnych zasadach, żeby po prostu się nie ośmieszyć i nie trafić na YouTube z ironicznym tytułem Najlepsza polska dziennikarka. Pierwszy krok to przygotowanie. I nie mam na myśli tutaj tylko wygooglowania swojego rozmówcy i sprawdzenia w Wikipedii, jak się nazywa, ile ma lat, gdzie mieszka i jaki jest jego zawód. Chodzi mi o konkretny i solidny research. Zbieramy wszelkie informacje, a obecnie to wcale nie jest trudne. Pomogą Wam w tym media społecznościowe. Wystarczy wejść na profil na YouTubie, na Facebooku danego rozmówcy. I tam dowiemy się wszystkiego, co lubi robić, jakie ma pasje, czym obecnie się interesuje, jak czyta książki, jak słucha muzyki. Warto też, i to Wam radzę z całego serca, sprawdzić wcześniejsze wywiady z tym rozmówcą, innych dziennikarzy. Nie po to, żeby duplikować pytania, tylko po to, żeby wyłapać pewne wątki, które można rozszerzyć. Poza tym, jak Wasz rozmówca w trakcie wywiadu zacznie mówić nieprawdę, to wtedy możecie mu powiedzieć hola, hola, ale rok temu mówił Pan co innego. Kluseczko, siądź sobie tam, tu sobie siądź, o, możesz sobie leżeć tutaj obok mnie, tylko... To nie jest łatwe. Te wszystkie wiadomości, ta cała wiedza pomoże Wam czuć się bardziej przygotowanym i pewnym siebie, ale też sprawi, że Wasz rozmówca doceni cały trud, który włożyliście w to, żeby się przygotować do tego wywiadu. Więc najpierw zbieramy informacje, później myślimy o tym, jaka powinna być koncepcja tego wywiadu, o czym tak właściwie on powinien być, jakie informacje chcemy wyciągnąć od naszego gościa, a to pomoże w określeniu drugiego kroku. Kolejny krok, czyli tak zwane rozpięcie gościa. Warto, zanim wciśniecie rekord, zamienić ze swoim rozmówcą kilka zdań, tak żeby poczuł się zrelaksowany i żeby się otworzył. O czym? Na przykład porozmawiać o pogodzie albo o wystroju wnętrza, w którym będziecie nagrywać ten wywiad. Z własnego doświadczenia podpowiadam też, że można zapytać rozmówcę, jak minęła mu podróż do Waszego studia. Być może w trakcie jazdy wydarzyło się coś szczególnego, a może kogoś wyjątkowego poznał, o kim chciałby poopowiadać. Pierwsze pytanie to pierwsze wrażenie. Od niego zależy, czy Wasz rozmówca będzie chętny i zainteresowany rozmową z Wami i też od tego zależy, czy Wasza widownia będzie chciała obejrzeć wywiad do końca. Więc pierwsze pytanie musi być ciekawe. Ono może być zaczepne trochę, może być zaskakujące dla Waszego rozmówcy. Przede wszystkim nie może być banalne, więc unikajcie takich zwrotów jak zaczęła się Twoja przygoda z gitarą. No to banał trochę. Wyobraźcie sobie tutaj na kanapie siedzącego obok mnie Erika Claptona i ja zadaję mu pytanie. Jak zaczęła się Twoja przygoda z gitarą? Dramat. Pierwsze i najtrudniejsze pytanie za nami, to teraz się okaże, czy dobrze przygotowaliście się do wywiadu. Tak jak mówiłam na początku, nie bójcie się notować, zapisywać sobie pytania, zapisywać zwroty, których chcielibyście użyć później podczas wywiadu. Mogą być spisane na kartce. To świadczy tylko i wyłącznie o tym, że jesteście przygotowani i profesjonalnie podchodzicie do tej rozmowy. To są pytania pomocnicze. To nie chodzi o to, żeby je odczytywać. Chodzi o rozmowę. Wywiad to rozmowa. Musicie słuchać swojego rozmówcy, bo być może odpowiadając na Wasze pierwsze pytanie, odpowie także na drugie, żebyście go nie zadali niepotrzebnie. Bardzo ważne jest słuchanie swojego rozmówcy i też trochę takie czytanie między wierszami, bo być może Wasz rozmówca przez przypadek poruszy jakiś wątek bardzo ciekawy, warto wtedy dopytać. Nie bójcie się pytać, słuchajcie. No i życzę Wam na koniec samych udanych wywiadów, bo myślę, że to najtrudniejsza, ale też najbardziej rozwijająca forma dziennikarska. Powodzenia!